Co robimy? Zakazane burgery zagraniczne. Nie, burgery zakazane. Słuchaj, jest taka historia. Opowiadaj. O, no bo ja tak, lubię sobie czasem przed snem przeglądać sobie KFC. TikToka. Będę dopowiadał za ciebie. I na TikTokach możesz znaleźć różne ciekawe rzeczy. Tak. I wiadomą rzeczą jest, że jest w różnych krajach różnie jest z menu. Wiadoma rzecz to jest fakt. To jest no cap. To jest fakt. Chodzi o to, że każdy kraj ma inną ofertę z fast foodach. No. Na przykład w Czechach mieliśmy jakieś takie pojebane bułki. Były drwale inne. U nas jest drwal. Jest drwal na przykład. W Turcji mają piwo w KFC na przykład. Nie w KFC, tylko w Bangladeszu. A w Malezji w KFC mają burger drwala. Tak, nie. W Malezji, czy tam w Pakistanie, nie wiem, gdzieś tam, gdzie, mają bułkę z KFC połączoną z, uwaga, z tym słynnym buldagiem. Makaronem z TikToka, którego nagrywają wszystkie influencerki. Mówią, że zaraz obejrzymy TikToka, więc zostańcie przy odbiornikach, bo zaraz obejrzymy TikToka. Nie reguluj odbiornika, to prawdziwe. Prawdziwy TikTok. Pierlańsko. Jest tak, jest ta zupka, jest ten sosik, bo będziemy to łączyć. A teraz chcesz zobaczyć, jak to wygląda? Już ci to pokazuję. Smacz tego dla wszystkich, którzy jedzą. Dawid powiedział przed tym odcinkiem, żeby dużo mówić, bo będzie mało. Czuję się, jakbym był psychicznie chory. Prawda, bo nagrywamy to drugi raz. To drugi raz, bo się nie nagrało. Cześć, przepraszam, że nie było odcinka ostatnim razem, ale nie nagrało nam się. No co? Dźwięk nam się nie nagrał. Ale nie jedliśmy tego jeszcze, w sensie no nie, dopiero byliśmy na etapie już gotowania wody i dobrze nie zaczęliśmy. Musisz jeszcze raz zareagować tak. What the fuck? Moja reakcja jeszcze na raz ten, tak musisz tego TikToka. Więc jeszcze raz nagrywamy reakcję. Poproszę o zbliżenie na twarz Arka. Jeżeli komuś... Widzisz? Podwójny down. I teraz pytanie moje jest takie, czy to są to dwa, do bułki? To są dwa, nie jakiej bułki, to są dwa filety. Specjalnie to zamówiliśmy, więc nie udawajmy debili, bo specjalnie wzięliśmy dwa. Dwa mięsa, makaron. Makaron i ser. I makaron gotujemy i tam w sosiku ser. Tak, w sosiku tego buldaga robimy i wsiadamy do środka. A co to jest to białe? No fajny żart kolejny raz, kurwa. Drugi raz powiedzmy, że to sperma. No zajebiście śmieszne. Właśnie nie użyliśmy tego słowa, ale okej. Nie wiem. A może tak to majonez, to jest majonez. No tak, to jest sos ten, no. Czyli dodajemy majonez. No damy sobie swój kielecki. No dobra. Kolejną rzeczą. I druga rzecz, no. Jest kanapka. Tylko że ta kanapka nie zawiera makaronu, taka kanapka mi się wydaje, że ona zawiera po prostu klasyczny zinger, to jeszcze coś tego typu. I po prostu zawiera sos, więc tak zrobimy. A jest podwójne mięso, jedno jest zamarynowane. Ja mam pomysł, zamarynujemy to. Dobry pomysł, wcale go nie słyszałem już wcześniej. No i bodę, no to takie co będziemy dzisiaj robić, zobaczyć coś czy dobre, robić, na pewno ile czasu będzie minęło. Dobre, bo buldak jest bardzo dobry. 3 minuty pierdolenia, zajebiście, możemy iść dalej. Chodź gotować. Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy gotować wodę. No to tak, najpierw... Ale wylejemy wodę. Czyli to co zawsze. I teraz które to jest to? To no. To na full p***e. Dobrze, mamy to tutaj sos. A nie pokazaliśmy jednej rzeczy. Jakiej? No mamy sos z buldaga. Przecież pokazywałem. Tak? No tak. Otworzę tak, żeby nie pokruszyć. To się wkłada tam? Poczekajmy, może... Poczekajmy, może... Czekajmy, może woda się ugotuje. Już się ugotowała przecież, to było 10 minut temu. Teraz trzeba włożyć ten makaron tu. Aha. To być może ona się roztopi. Weź kiedyś woda się roztopi. Makaron. Weź kiedyś nieugotowaną wodę. Zawsze. No to co, no makaron, każdy wie jak się gotuje makaron, ale musimy się nie łamie. Nie. Właśnie nie. Nie łam się. Dobra. Idealnie weszło. I do tego makaronu sosik się daje później, nie? To się tak, bo to w jakiejś misce. To czekaj, bo to nagrywaj, ja znajdę miskę. Miska jest wiadomo jaka. Nie. Nie umrze, ja biję psa. Dobra, jest brudna, ale umyję. Ojej, jaka miska na grzybową. To potrzebujemy tutaj... Co? No właśnie, nie pamiętam co. Aha, mięso zamarynować i ten, makaron. Najpierw makaron. Najpierw makaron, tak. Będę pokazywał, kamerzysta pokazywa tak. Pokazywa? No ja nie mówię polskich znaków. Ja wiem, że jakiś bułki dzisiaj w systemie. No, okej. Okay. Teraz? No gotuje się jeszcze chwilę. Ile on się musi gotować? Z 5 minut, nie? Chwilę, no. Dobra, to widzimy się za 5 minut, jak ugotuję makaron. Zmieniam przejść na moim czole. No i co? Mamy ugotowany makaron, teraz musimy go odcedzić i później... Odcedzić kartofelki. Zdradzę sekret wam, dobra? Nie umyliśmy garów po wczoraj, będę to sprawdzał w brudnej miejsce po wczoraj. Nie, ta jest czysta. Tak? Tak. No właśnie widzę. Rzucasz woda. Uważaj, bo to szybko może uciec ten makaron. Już kiedy... O jajaja, zaporwał. Mi kiedyś uciekł ten makaron cały. Cały do zlewu wypadł. I co zjadłeś? Jest śliski, tak. Tak. To jest w ogóle z temu, wiesz? Za 5 zł. Ciekawe. Teraz muszę przejąć kamerę. Do tego trzeba ser. Później. Kiedy? Żeby się roztopił. Czy teraz? No właśnie teraz się roztopi, jak już teraz to się roztopi makaron gorącym. Wziąć ser? No ten wióry chyba, nie? I sos. Sos, no. A to jest cały? No. No dobra. Trzeba. A czemu na TikToku, jak robią te piary z tego gotowania, to dają śmietanę? Śmietanę? Znaczy śmietana chyba zabiera ostrość tego. Bez sensu. Aha, no to może to śmietana jest na górze, żeby nie było takie ostre właśnie dla ludzi. Myślisz?
Nie. No, możemy do śmietany, jak chcesz. Że czasem myślę. No, tak można zrobić, dobra. No ser mamy. Nie trzeba dać sera teraz i to zamieszać po prostu. Żeby to się roztopiło, tak? No. Tak, gdzieś, nie tyle. A nie więcej? Żeby się taka... Trochę. Bo wiesz, o co chodzi z tym serem? Że no. On powoduje, że z tego masz taką kulkę ulepić. Aha. Bo to no musi dobra. Być taka, wiesz, po prostu z tego taka masa. No to spróbujemy. Jedna spójna masa. No i dobra, no i takie co... Ale pachnie! No ładnie. Zajmijmy chyba więcej sera, chyba więcej sera. Bo nie, bo już jest takie sklejone. Bo taka trzeba ulepić kulkę, się rozwali, stary. Tak? No bo zobacz, pomyśl, jak dajesz pomiędzy to mięso. No tak. To musi to jakoś się skleić. No dobra. Tyle? No tak mi się wydaje, no. A jakbyśmy dali do tego mąki, to nam się tak zrobiło... Nie, to chyba by było głupie. Nie zrobiłoby się lepkie? Brzuch mnie zaczyna boleć. Właśnie sam poczułem zapach, już wiem, co się będzie święciło dzisiaj. No. Uwaga, tak to wygląda. Popaczku. Czyli udało się z tego zrobić jedną słynną, mocną tak, masę. Tak, to jest gorące teraz bardzo. No wiem, domyślam się. Tu masz talerzyk. Ale zobacz, burgera ukleiłem. Widzisz? Tak, tak, zajebiście, ale nie wiem, czy całe wykorzystamy tak szczerze. Wydaje mi się, że tak, nie. Tak, bo to jest sklejone całe, to się nie da inaczej. I co, to śmietana była, czy majonez? No, przegadaliśmy z Arkiem, że chyba warto było dać śmietanę, w sumie, bo jeżeli wszyscy dają, to też damy, nie? A tu jest już śmietana, zobacz. Aaaa! A czemu jest jeden? Nie, dwa są, dobra. Dwa są, no. Więc kładziesz małe te jeden. A, faktycznie małe te burgerki są takie. Małe? To mhm. Nawet, że nie całe damy. Po prostu chodzi o to, żeby to wyjąć w całości. Ten środek, nie? Ser został, bo ser spoko. Mniejsze są te pikle wyjąć. No i tutaj trzeba skleić. Obok. No i z poliwem tej całej właśnie... Ja, w ogóle bez sensu to jest, że się daje kurwa to w mięsie. No, to robią tak jest? Czasem ludzie. Ja bym dał wyższe wersje z bułką bym zrobił, ale na pół nie. Bym to starał się przeciąć. Rękami możesz to wziąć jakoś chyba, nie? Może być zajebiste. No to będzie dojebane moim zdaniem. No, udało się na pół przeciąć, idealny rozmiar co tego. Co z farszem, jak z mięsem, jak będziesz farsz? Dobra, no i kładziesz tutaj. Będzie taka mini wersja. Mini bugie. No i teraz doje to na górę, żeby się to skleiło. Mini bugie. No i tak to mniej... tą stroną. No tam, no. I na pół to kroimy, czy co? Czy tak mi się typu? Wydaje, no. No i tak to mniej więcej wyglądało tam pewnie u nich, obstawiam. Podobnie. No ale to jest to, 1:1. No tak, takie coś mieli. Tylko oni to oficjalnie zamawiają, po co? No nie wiem, krój to. Czy trzymasz, a ja to tak kroić. Trochę może jak zimnieje, to się ten... Trzymaj to. No dociskaj, trzymam. Dociskaj. Rękami tego no. Dwoma, tak. No tak. Tak złap, no, tak, o. No to tak łapę. Nie, no ty łapiesz tak. A złap no. Tak. A to no. Się trzyma wtedy jak jakiegoś dociskaj, chomika, dociskaj. Kurwa. No bo musi się nie wyrywać, kurwa, bo się wyrywa. No, chomik tak się nie wyrywa. Wyrywa się, kurwa. Się chomika do mycia trzyma, kurwa. No myj go, kurwa, masz na palce. A! Tak? Czekaj, pokażę kolegom. Ładne. Ale wycisło się przez to twoje co się ściskanie. Wycisło? Dobrze jest. Gryź to, kurwa. Tu sobie połóż. Chcę rękawiczki do jedzenia. Zajebiście pasuje do tego burgera, do KFC, tak? No. Ale dobre? Mhm. Jesteś podjarany? Dobrze pasuje ten sos. To był dobry pomysł? Tak. Znaczy, fuj syfiący i nikt tego nie wykona na własną rękę. Zrobią. Ale proszę. Dobre. Dobra, wyzywamy od was, zrób się na smaku jest to dobre. Ale dobry. Nie jest taki ostry w tym. Bo smakuje po prostu śmietana, jak pikantne... Śmietana. Jak pikantne strips. Ten ser dużo złagodził ostrości, tak? Bo jest tłusty. No tak. Ale to był ten smak. Zajebiście fuj. Został sam smak z tego. Nie, dobra, o co mi chodzi? Odebrało ostrość, a zostawiło smak tego makaronu. No tak. Przyprawy. I makaron też ci zamienia bułkę. Zajebiste. I ser się do niej komponuje do tego. No bo właśnie to tak sklei... No właśnie, zmniejszył ostrość itp. Mhm. Same dobre rzeczy. O czym ty myślisz? Dobre. Co tak się przegiłeś na o tym, czy już pójść do kibla, czy kurwa za chwilę. Idziemy do następnej kanapki. Dobra, widzowie, lecimy kolejny. Ten trzeba zamarynować mięso. Co tak przyspieszyłeś? Tam były tego? Dwa kawałki mięsa, my będziemy mieć jedno. To dobrze, czy źle? No trudno. Przyspieszyłem, bo mnie goni czas. Czyli wyciągamy czas to mięsko, to wyciągamy to mięsko. I marynujemy je w tym sosie. Tą przyprawę kupiliśmy w sklepie Smaki Świata, czy gdzieś tam kurwa. Nie tak dużo! Spokojnie to skapnie. No, trzeba to zamarynować po prostu w tym. Będzie za mało nawet. Marynada do mięsa. No to dawaj dole jeszcze, jak chcesz. To nie, już jest idealnie. Ale ujebałeś tą bułkę, tą sałatową. Jest idealnie, trzeba to tak trochę strzepnąć. I kładziemy to z powrotem. Kładziemy to ty musisz bułkę, bo mam dolone ręce w tym sosie. I na talerzyk, panie i panowie. Nie, i prezentuje się to w taki sposób. Nie zdejmuję. Czy jest to podobne? Uważam, tak, że tylko tak. Tam był drugi kawałek mięsa, no ale to już trudno, nie? Dobra, to przekroję i możemy spożywać. No to też musi być dobre, no co, no, sos. Czekaj, czy to będzie ostrawę? Mi się wydaje, że może być bardziej ostre. Jedziemy do ostrawy? No dobra, ale wygląda tak jak tamto. Tamto wygląda tak jak tamto, no. Ma to sens? Ma, już takie bardziej słone. No jest, dobry ten sos. Nie jest w ogóle ostre. Bo tu majonez jest z tego Zingera. Tak, ten sos w ogóle można kupić? Można i sobie dodawać do wszystkiego. Ja go dodałem, tylko strasznie boli po nim brzuch i właśnie czas mnie goni. Muszę uciekać do roboty.